Czasem możemy coś podać? Nie, ja to rzeknę tak. Tak, drodzy przyjaciele pieśniarzy, może was zaskoczę, ale jest taka sytuacja, nie wiem czy to wiecie, ale czasami w życiu się zdarza, że nie wszystko idzie tak jak chcemy. To jest taka informacja, która jest może dla was zaskakująca. Czasami to jest tak, że wszystko idzie tak jak chcemy. Nie, tak to jest zazwyczaj, nie? To jest taka normalka, nie? No, ale teraz jesteśmy właśnie w takiej niezwykłej sytuacji, że właśnie poszło nie tak jak chcieliśmy. A gwiazda dzisiejszego wieczoru, Martina z Panse, niestety bardzo poważnie zachorowała i chociaż było jej to bardzo przykro, to nie mogła przyjechać dzisiaj do nas do Wrocławia, ale obiecuję, że przyjedzie następnym razem. Ale my się nie musimy z tego powodu kłócić, bo mamy nie mniej atrakcyjnego Dawida, którego już tutaj znamy. Dawida Demetra, który właściwie pierwszy raz będzie scena tak naprawdę cała dla niego. Oprócz tego przywiózł ze sobą nie mniej atrakcyjnego kolegę Jana Krupiczkę, czyli Kasię Manną. To jest Kasia Manna, czyli tak oczywiście. Mamy Jana Kasię. Tak, mamy tutaj Jana Kasię Manną. Jan gra na fortepianie, czyli po prostu dzisiaj będzie wieczór ich. Myślę, że Dawida nie musimy u nas przedstawiać w pieśniarzach. Jesteśmy mu wdzięczni za to, że regularnie przyjeżdża i dzięki niemu słyszeliśmy i przeżyliśmy bardzo dużo ciekawych wieczorów, nie tylko pod względem muzycznym, ale też towarzyskim. A na Jana się bardzo cieszymy, bo jest tutaj u nas pierwszy raz, więc miejmy nadzieję, że mu się spodoba i że też będzie stałym gościem pieśniarzy, więc zapraszamy na koncert. Dziękuję, Natalce. Dobry wieczór.